A teraz zagranica i Unia Europejska. Węgry, Polska i Włochy spróbują przeorganizować europejską prawicę, zapowiada węgierski premier Viktor Orbán. Dzieje się to po wystąpieniu Fideszu z Europejskiej Partii Ludowej. Węgierska partia Fidesz ostatecznie opuszcza szeregi Europejskiej Partii Ludowej. Można powiedzieć, że z większością z tej partii Fidesz miał już nie po drodze od dłuższego czasu. To znaczy doszło do dużej różnicy zdań, jeżeli chodzi o kwestie praworządności, jeżeli chodzi o kwestie wolności mediów. Mówił politolog Paweł Łapiński. Wiceszefowa Fideszu uzasadniła ten krok odmiennymi poglądami na temat migracji, zmianą kierunku tej partii na lewicowe oraz przyjęciem nowego regulaminu w Parlamencie Europejskim. Władze Europejskiej Partii Ludowej wymyśliły taką zmianę regulaminu, która pozwalałaby ostrzej dyscyplinować i wyrzucać posłów z EPL-u. W związku z tym Orbán nie czekał, tylko wyszedł. Mówił przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim profesor Ryszard Legutko. Odejście Fideszu z Europejskiej Partii Ludowej skomentował jej szef Donald Tusk. Fidesz opuścił chrześcijańską demokrację. Prawdę mówiąc, odeszła wiele lat temu. Europejska Partia Ludowa już dawno przestała być chrześcijańsko-demokratyczna, podkreśla europoseł PiS profesor Ryszard Legutko. Sam fakt, że Donalda Tuska postawiono na czele tej partii europejskiej, o tym świadczy, no bo dalibóg z chrześcijańską demokracją naprawdę nie ma nic wspólnego. W tych wszystkich sprawach, takich jak aborcja, jak homozwiązki, oni są po stronie lewicy. Premier Węgier Viktor Orbán chce zjednoczyć siły europejskiej prawicy. W tym celu będzie rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim, a także ministrem włoskiego rządu Matteo Salvinim. Te trzy państwa, Polska, Włochy i Węgry, spróbują przeorganizować europejską prawicę. Wkrótce się zobaczymy i wspólnie zaplanujemy przyszłość. W tej chwili rozważane są różne scenariusze. Być może partia Orbána dołączy do grupy europejskich konserwatystów i reformatorów. Wielokrotnie wysyłaliśmy sygnały, że bardzo chętnie byśmy go tam widzieli, wzmocniłby nas. No, zobaczymy, co zrobi. O takie ruchy polityczne trudno w trakcie kadencji Parlamentu Europejskiego. Zwykle odbywają się one na końcu lub przed początkiem kadencji, kiedy jest nowe rozdanie.